Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam serdecznie Państwa po 3-tygodniowej przerwie. Dzisiaj nowy odcinek, ruszamy z nowymi odcinkami. Przerwy wakacyjnej już dla mnie niestety nie będzie, ale dla Państwa oczywiście wakacje dalej trwają. Szanowni Państwo, z racji tego, że wakacje dalej mamy tak naprawdę dopiero pół metek, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, o bezpieczeństwie rowerzystów, czyli też wspomnimy i przede wszystkim napiętnujemy te największe przewinienia rowerzystów. Sam jestem rowerzystą, poruszam się wśród nich, także jest parę rzeczy do omówienia, wszystko po to, aby podnieść to bezpieczeństwo dla prowadzących jednoślady. Serdecznie zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, rower, jazda rowerem, bardzo fajna, przyjemna rzecz, zdrowa, ekologiczna, ale po to, żeby wyjechać na ścieżkę rowerową, na drogę publiczną, wraz za tym powinna iść wiedza na temat ruchu drogowego, czyli świadomość przepisów, znajomość tych przepisów, jak się poruszać, kiedy obowiązek jest ścieżką rowerową, kiedy można po drodze wraz z pojazdami. To powinniśmy ugruntowywać już w młodym wieku, w szkole podstawowej. Pierwszą podstawową bolączką rowerzystów jest to, że przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, zwykłe przejścia dla pieszych, gdzie nie jest droga dla rowerów. Przejeżdżają, tak jak wspomniałem, przejeżdżają, a powinni według przepisów zatrzymać się, zsiąść z roweru i go bezpiecznie przeprowadzić. Tutaj mamy w obrębie 10 metrów tak naprawdę właśnie przykład dwóch przejść. Jedno przejście klasyczne, tak naprawdę tylko dla pieszych, oznaczone odpowiednim znakiem oczywiście, ale stoję w tej chwili, co prawda, na ścieżce rowerowej, ale tuż za kamerą jest przejście właśnie połączone, przejście dla pieszych połączone z przejazdem dla rowerzystów. Na tym właśnie dla rowerzystów można przejechać ze zdwojoną uwagą, gdyż może również nasz kierowca wyjeżdżający z uliczki nie zauważyć. Przejazd przez przejście dla pieszych lub też przejście połączone ze ścieżką rowerową. Zawsze takie przejścia są oznaczone i dla rowerzystów, i dla kierowców. Także kierowca zbliżający się do normalnego przejścia wypatruje tak naprawdę pieszego, prawda? A nie rowerzystę, który się nie zatrzymał i z jakąś prędkością sobie przejeżdża przez taki przejazd. Kolejną rzeczą, którą daje się zauważyć na drogach, co rowerzyści wyprawiają, otóż jazda w różnych pozycjach, bez trzymania kierownicy. Do tego dochodzi, też świadkiem byłem niejednokrotnie, że młoda osoba nie dość, że nie trzyma tej kierownicy, to jeszcze w telefonie, nie wiem, czy na SMS odpisywała, czy czytała. Także wyobraźcie sobie Państwo, że tak naprawdę zero kontroli nad pojazdem i nad otoczeniem, to co się dzieje. Prędkość, tak jak wspomniałem, wbrew pozorom rower naprawdę może dużą osiągnąć. Nie tak dawno jak wczoraj miałem taki moment dużego strachu, gdyż wyjeżdżając z jednej uliczki, dojeżdżając do przejścia dla pieszych i z przecięciem drogi dla rowerów, rower miał pierwszeństwo, ale rowerzysta z taką prędkością jechał, że ja go nie widziałem. Po pierwsze, wysoki żywopłot, po drugie, jego prędkość. Gdybym się bardziej wysunął maską na ten przejazd, prawdopodobnie doszłoby do zderzenia. I niestety poszkodowanym byłby ten rowerzysta, który naprawdę szybko jechał, mimo że ma pierwszeństwo na tym przejeździe. Jego prędkość nie była adekwatna do warunków, do otoczenia. Nie było dobrej widoczności. Też musimy, my kierowcy roweru, bo ja tak jak wspomniałem na wstępie, również jeżdżę rowerem, mieć oczy dookoła głowy i mieć ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu. Też nie wiemy, czy kierowca nas widzi. Miejmy to na uwadze. Miejmy na uwadze też również to, że w zderzeniu z autem rowerzysta ma naprawdę
małe szanse. Małe szanse, nie ma stref zgniotu w rowerze. Bardzo rzadko mamy kask na głowie, zamiast, mimo że jest nieobowiązkowym wyposażeniem, powinniśmy go mieć, aby chronić tą najważniejszą część naszego ciała. Złamana ręka może się zagoi, złamana głowa niekoniecznie. Jazda gdzie chce, jak chce i obok siebie. Tak samo auta nie jeżdżą obok siebie, tak samo my rowerzyści na ścieżkach rowerowych nie powinniśmy jechać obok drugiego rowerzysty, gdyż ten ruch nasz jest różny. To ominięcie studzienki, czy też inne czynniki, jakaś dziura w jezdni, może nam zachwiać ten nasz tor jazdy i po prostu wtedy mamy zderzenie dwóch rowerzystów, bo jeden drugiego sobie popchnie, czy też wjedzie mu w pedały na przykład, czy w kierownicą trąci i już jesteśmy wyprowadzeni z równowagi i po prostu leżymy. A każdy upadek, tym bardziej, że najczęściej jeździmy w pogodę, shorty, t-shirty, krótkie rękawki. Każdy upadek, nawet przy niewielkiej prędkości na rowerze, wiąże się z poważnymi obtarciami, przynajmniej obtarciami na skórkę. Kolejne przewinienie, a w zasadzie wykroczenie, szanowni Państwo, jest to jazda rowerem po alkoholu. Mimo że od kilku lat już nie jest zabierane prawo jazdy na pojazdy mechaniczne typu samochód za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu, pomimo to jest to jedno też z najczęstszych przewinień kierowców. Jest piękna pogoda, cieplutko. Wystarczy pojechać nad Wigry, nad Krzywę, co w weekend się dzieje, ilu rowerzystów. A ilu z tych rowerzystów, siedząc na kocyku, jeszcze czteropaka sobie do tego rozpracuje, to wie ten, kto obserwuje takie osoby. Potem, po wypiciu kilku piwek, a może coś mocniejszego, wracamy do suwałk rowerem. Szanowni Państwo, tak samo na rowerze, tak i w samochodzie, po alkoholu nasze zmysły są zobojętniałe, nasz czas reakcji mocno wydłużony. Tak samo możemy doprowadzić do tragedii, jeżdżąc samochodem, tak samo i rowerem. I tutaj znowu wspomnę, że my bardziej ucierpimy niż ten, co siedzi w samochodzie. I już na koniec, Szanowni Państwo, jazda po zmierzchu. Według polskich przepisów rower powinien posiadać oświetlenie przednie i tylne. Także po zmierzchu obowiązkowo cokolwiek migającego chociaż. Nie wystarczą odblaski na pedałach, nie wystarczy odblask z przodu biały czy z tyłu czerwony. Oświetlenie prawdziwe, świecące, z przodu białe, z tyłu czerwone. Także to jest obowiązkowe, szczególnie poza miastem, gdzie te ścieżki tak naprawdę w niektórych miejscach już kończą się w obrębie miasta, dalej jesteśmy tak naprawdę zdani na jezdnię, po której poruszają się już samochody. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszy odcinek, oczywiście rower, bardzo fajna rzecz, jeździć jak najwięcej. Coraz więcej osób z roku na rok też widać, że przybywa tych rowerzystów. Też fajnie, że z każdym remontem drogi, czy powstają nowe ulice w naszym mieście, zawsze praktycznie powstaje ścieżka dla rowerów. To jest ogromny plus, to jest zachęta do poruszania się tego typu pojazdami. Ale tak jak na samym wstępie magazynu mówiliśmy, że aby poruszać się jakimkolwiek pojazdem, trzeba mieć minimum wiedzy na temat chociaż przepisów ruchu drogowego. O przewinieniach pokrótce powiedziałem, tych zaobserwowanych przeze mnie. Państwo zapewne mają również swoje przemyślenia. Pewnie jeszcze trochę by, drugie tyle pewnie by tego doszło. Ale musimy mieć wiedzę na ten temat, na co zwracać uwagę. I cóż, myślę, że do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do widzenia.